thank mm -hmm. you Dzień dobry Państwu. Witamy na kolejnym spotkaniu przystanku Historia w Szczecinie. Choć spotykamy się w Szczecinie, tematem naszego spotkania będzie miasto stąd to 100 km na południe. Temat spotkania brzmi: Jak Landsberg został Gorzowem. Nasi goście, eksperci, to profesor Dariusz Aleksander Rymar, Akademia im. Kuba z Paladyża, Dzień dobry. oraz dyrektor Archiwum Państwowego w Gorzowie. Ekspert, którego książki, między innymi, będziemy państwu na koniec pokazywali. Drugi z naszych ekspertów to ksiądz-kanonik, profesor Grzegorz Wejma. Dzień dobry, szczęść Boże. Profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydziału Teologii. Proszę państwa, aby wejść, wprowadzić siebie i państwa w klimat naszej dyskusji, poprosimy teraz o tworzenie pierwszego fragmentu dźwiękowego, Świadka historii. Chyba najważniejszego świadka historii. Bardzo proszę. Przyjechaliśmy późnym wieczorem. Florian Kroenke, pierwszy starosta gorzowski. Ciemno, miasto, nieoświetlone, bo to ze względu na naloty lotnicze nie wolno było palić światła. Na dworcu ciemno, dworzec już spalony i tylko y, widać naokoło płonące domy, gdzie, no to zgroza panowała straszna, no ale musieliśmy, nie, na dworcu nie wolno było zostawać, y, y, ze względów bezpieczeństwa, tam wojsko przepędzało, więc od razu postanowiliśmy pójść do komendantury wojennej, do wojennego komendanta, y, z którym mój przyjazd był uzgodniony wstępnie. No i teraz idziemy, co kawałek, co chwilę odzywa się, stój, kto idzie od. A to były posterunki, które nie puszczały. Mieliśmy na szczęście między sobą jednego człowieka, który władał doskonale językiem rosyjskim i od razu mówił, idzie grupa Polaków, która jest umówiona z komendanturą wojenną. Proszę, idźcie dalej. I tak po kolei przychodziliśmy. Przychodzimy do komendantury, okazuje się, że Pana komendanta już nie ma i nie będzie z nieuchwytny, będzie dopiero jutro rano i że dopiero rano może z no i dopiero na drugi dzień rano yy, zaczęły się całe te nasze rozmowy. Kiedy 27 marca 1945 roku przyjechała pierwsza grupa operacyjna, w się 43 osoby, przewodniczącą ten Kroenkę. Zofia Nowakowska, przewodnicząca Gorzowskiego. Dziękujemy Klubu już bardzo. Zosta Wypada w tym momencie podziękować redaktorowi Zbigniewowi Bodnarowi, dzięki któremu możemy e, tego wspomnienia Floriana Kroenkę wysłuchać. Czas na pierwsze pytanie, ale zanim do niego dojdzie, proszę pozwolić na wysłuchanie pewnego krótkiego fragmentu tekstu źródłowego. Co Polacy myśleli o tym, jaki będzie finał II wojny światowej? Oto fragment dziennika pułkownika jeszcze wtedy Stefana Grota Roweckiego, który pod datą 28 kwietnia 1939 roku zapisał. Ten plan wojny z Niemcami trochę nie daje mi spokoju. Czy jest on naby realny, czy nie za bardzo ujęty pod kątem widzenia doświadczeń 1918-20, czy nie zaryzykowny? Mogą nas spotkać tu, że tu zaskoczenia i niepowodzenia, jednak końcowy efekt wojny, może nawet po 3-4 latach, będzie na pewno dla Niemców przegrany. I przed Polską stoi wielka przyszłość, cały Śląsk, cały Gdańsk, Prusy Wschodnie całe a może bez kawałka z Królewcem oraz wyrównanie granic na pomorzu. Tak jeszcze kilka miesięcy przed wybuchem wojny myślał pułkownik Rowecki. W jaki sposób problem zmiany granic, granic zachodnich i północnych, skąd się wzięło pojęcie Ziemie Zachodnie, jak to wyglądało w polityce, w myśli politycznej. Polskiego rządu emigracyjnego, władz państwa podziemnego i w jaki sposób tą ideę, która przekuła się w określenie ziemie odzyskane, przejęli komuniści. Poproszę tutaj o wypowiedź pana profesora Dariusza Remara. Właściwie odpowiedź na to pytanie wymagałaby całego wykładu, bo to jest od. 1939 roku, tego wspomnienia generała Roweckiego, późniejszego generała Roweckiego, do roku 45, kiedy wojna się skończyła i kiedy to się zaczęło faktycznie stawać, ziszczać po prostu, no to minęło wiele lat i, i wiele się wydarzyło w tym czasie. I to, to wspomnienie, ten, ten, ten zapis Rota-Roweckiego pokazuje obecne już w okresie przedwojennym w Polsce myślenie o tym, że granica polska na, na taka, w takim kształcie, jakim ona powstała w roku 1918, 19 i tak dalej że to nie jest sprawiedliwa granica. Wielu Polaków tak uważało, że to jest, że to jest do zmiany. Ta granica była, no nie była, nawet nie odtwarzała granicy przedrozbiorowej, no bo takie ośrodki jak na przykład Międzyrzecz czy Skwierzyna, przecież miasta królewskie do drugiego rozbioru do 1793 roku wchodziły w skład polski, ale to jeszcze mało, to jeszcze nie tylko chodziło o te, o te utracone w rozbiorach tereny, ale też dalej, że, że rzeka Odra tak naprawdę, ta pierwotna, do czego się odwoływano granica między Polską a Niemcami, że ona dopiero powinna być taką, taką sprawiedliwą granicą. I to oczywiście takie pomysły, takie idee, no, książka Kisielewskiego wydana w 1938 roku, Ziemia gromadzi prochy, która właśnie dostarczała argumentów, do tego typu myślenia, no to oczywiście było czystą fantazją w roku 1938 czy tam 1939, no bo to no jak to wyegzekwować takie, takie zmiany, takie korekty? Nie było to oczywiście wtedy realne. I paradoksalnie, druga wojna, wybuch wojny, napaść III Rzeszy na Rzeczpospolitą, wspartą najazdem sowieckim ze wschodu, dopiero druga wojna paradoksalnie uruchomiła ten ten Taką możliwość, taki pomysł. No i przez cały okres II wojny światowej obserwujemy, że ten temat był żywy, że on funkcjonował i w kręgach rządu londyńskiego, a także w kręgach formującego się w oparciu o Józefa Stalina, marionetkowy rząd podporządkowany jego rozkazom. Jakby kształtuje się ta idea, zupełnie oczywiście z innych powodów, ale ale wyrasta i tu, i tam. I y, ukazywały się np. w podziemiu, również w kraju, w podziemiu. Ukazywały się przecież już y, w, ra, w, w okresie okupacji, oczywiście w podziemiu, nielegalnie, publikacje no, chociażby Marii Czekańskiej, y, Ziemie Powracającej, o, właśnie o tych ziemiach zachodnich, jak je później określono, y, o Pomorzu Zachodnim. Y, o tym, co dzisiaj stanowi ziemię lubuską, o Śląsku, a więc o tych obszarach, które były częścią III Rzeszy, a które snuto, w marzenia, że one po wojnie mogą się stać, stać się ziemiami polskimi. No Trzeba było dużej wyobraźni i fantazji, bo książka Marii Czekańskiej ukazała się w roku 1942, wtedy, kiedy wojska hitlerowskie stały przecież nie tak daleko od Moskwy, ciągle. A przecież stały, toczyły się wtedy walki o Stalingrad, a więc nad Wołgą. A tu pomysł, żeby przesuwać granicę gdzieś na, na, na zachód, kiedy w sytuacji, której po prostu Polski, jako, jako podmiotu, jako, jako państwa posiadającego swoje terytorium, przecież nie było. I tego typu myślenie, tego typu publikacje, one przedostawały się również do. Czytelników w Wielkopolsce, na innych terenach. I docierały również do, do wielkopolskiego wągrowca, do niewielkiego miasta, w którym zrodziła się myśl wśród tamtejszych mieszkańców, części tamtejszych mieszkańców, żeby, żeby po tej wojnie, tak jak mówię, w ciągle wyobrażonym zwycięstwie nad III Rzeszą, do którego jeszcze ciągle było bardzo daleko ale żeby po wojnie uczestniczyć w procesie, no, jak wówczas oni uważali, sprawiedliwości dziejowej, czyli tego prostowania granicy, skracania, przesuwania granicy zachodniej na zachód. I w Wągrowcu powstała, powstała idea, żeby zająć miasto Landsberg-Anderwarte. To oni już wtedy sobie to miasto upatrzyli na taki punkt docelowy, kiedy po II wojnie światowej oni zajmą. I gromadzili na ten temat i wszelkie informacje, tak wydawane przez Niemców, przewodniki, jakieś mapy, jak i tak jak wspomniałem, już wydawane też w warunkach konspiracyjnych przez drukarnie podziemne. I, i, to się, I to się ziściło w roku 45, kiedy front przeszedł najpierw przez Wągrowiec. W styczniu został zajęty przez wojska sowieckie. Rosjanie pomaszerowali dalej na zachód, a za nimi nie od razu, ale po, mniej więcej po dwóch miesiącach grupa z Wągrowca postanowiła udać się na Landsberg i zrealizować, do Landsbergu i zrealizować to swoje wojenne marzenie. Panie profesorze i w tym momencie zróbmy przerwę. Wrócimy do, do naszych bohaterów, zwanych później pionierami, ale ja poproszę teraz księdza profesora. W latach 90. historyczny przywódca polskiego kościoła II wojny światowej i tego ważnego okresu po, kardynał August Hlond, stał został poddany procesowi przygotowującemu beatyfikację. I o dziwo, jak przypomnę, były to lata 90. minionego stulecia. Pojawili się przeciwnicy, wywodzący się z kręgów niemieckiego episkopatu, którzy w oficjalnych wypowiedziach mieli księdzu kardynałowi pewną sprawę za złe. Pojawiły się też określenia, z których no, jednym z delikatniejszych będzie określenie kardynała makiaweliczny Książę Kościoła. Czy ksiądz profesor zechciałby nam wytłumaczyć, czego ta sprawa dotyczyła, jakich działań księdza kardynała w roku 1945? Ważnym elementem tych działań będzie właśnie również Goszów. Rzeczywiście kardynał August Hlond, gdy został uwolniony, to Udał się przez Paryż do Rzymu, udał się do papieża, dlatego, że już w ten czas myślał o Polsce, myślał o tym, jak będzie wyglądała kondycja dusz w, no, w rodzących się ciągle granicach Polski. I miał już doskonałe też wiadomości, które były przekazywane przez biskupa Dymka, ale też miał przez rząd londyński te wiadomości. Potem on przygotował taką pewną prośbę do, do papieża żeby, żeby papież mógł być wtajemniczony w tą jego propozycję. No i wiadomo, że żeby mógł spełnić te swoje rozwiązania, no, potrzebował też wsparcia papieża. I tu właśnie dotykamy takiego ważnego problemu, o który jest tyle nieporozumień po dzień dzisiejszy. Chodzi o pełnomocnictwa. Rzeczywiście rozmawiał też kardynał Hlond z ówczesnym sekretarzem do kościoła, do tych nadzwyczajnych spraw kościoła, kongregacji do nadzwyczajnych spraw kościoła i też był wtajemniczony Monsignore Targini w te wszystkie propozycje kardynała. Papież, który był też można powiedzieć, bardzo otwarty na kardynała Hlonda, więzi między nimi były takie może nieprzyjazne, ale można by powiedzieć, że nawet przyjazne. Bardzo ufał papież Pius XII kardynałowi Klądowi i kardynał Hlond był w zupełności posłuszny papieżowi. Myślę, że te relacje osobiste też płynęły na to, że te pełnomocnictwa otrzymał 8 lipca 45 roku i 20 lipca wiemy, że przyjechał do, do Poznania i w ten czas podejmuje cały ten wysiłek, bo już mniej więcej ma tą świadomość, jak ta granica zachodnia, szczególnie ta granica zachodnia Polski, będzie wyglądała. Co prawda, jeszcze nie, był, nie zakończone są te obrady w Poczdamie, ale, ale gdy dochodzi do, do tego spotkania, do powołania pierwszych administratorów, to już było po Poczdamie. I rzeczywiście 14, 14 sierpnia 1945 roku powołał pięć administratorów. Również tutaj pan wspomniał o Gorzowie, też powołał tutaj na, na Gorzów administratora w, w osobie księdza Edmunda Nowickiego, który był kanclerzem kurii poznańskiej. I teraz właśnie te pełnomocnictwa, które otrzymał, otrzymał kardynał Hlond, no, pozwoliły mu, żeby właśnie tak to zinterpretować. I kardynał Hlond był przekonany, że to, co robi, robi dobrze. E, czyli powołał, jak powiedziałem, pięciu administratorów, księdza Milika na, 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 na Wrocław, księdza Kominka na Opole, e, wspomnianego księdza Nowickiego na Gorzów, e, księdza Wronkę na, na Gdański Pelplin i też na Olsztyn e, powołał księdza Bęsza. Ci kapłani ruszyli pełni werwy na, na te tereny ze swoją działalnością i, papie, i kardynał też był, jak powiedziałem, posłuszny papieżowi, więc przygotował sprawozdanie. Sprawozdanie i w tym sprawozdaniu właśnie to wszystko opisał, czyli że dokonał tych nominacji apostolskich, administratorów apostolskich, że też przesłał mapy, na jakim terytorium oni będą pracować. I tu może też jest to taki problem, bo też przesłał cztery takie dokumenty, to znaczy rezygnacji. Rządców z poszczególnych jednostek kościelnych. Między innymi też, jeżeli chodzi o Wrocław, no to miał taką rezygnację pisemną od wikariusza kapitolnego Piątka, bo już nie żył w tym czasie kardynał Bertram. Miał też takie pisemne oświadczenie z biskupa Kalera. Miał też, tutaj, jeżeli chodzi o prawaturę pilską, ksiądz wikariusz generalny Bleszkę też takie oświadczenie podpisał. Też już w więzieniu podpisał biskupy Szplet. Natomiast nie otrzymał takiego oświadczenia od biskupa Konrada Preisinga. Ale wysłał pismo do niego. I to wszystko wysłał też papieżowi. I potem też jeszcze pod koniec września kolejne sprawozdanie wysłał do, do Rzymu. Wydawałoby się, że wszystko idzie według zamierzeń, jakie zostały ustalone między papieżem a kardynałem. Nawet to też możemy być pewni, że to wszystko w, do, w dobrą stronę szło, dlatego że 20 września kardynał Tardini przekazał tutaj wiadomość przez ambasadę włoską w Warszawie do kardynała, gdzie między innymi się zapytuje, co się dzieje w Polsce, bo został zerwany konkordat. I w ten czas nie, nie miał jakichś uwag do tych decyzji, do tych decyzji kardynała Hlonda. Zaczęły się dopiero w październiku. Dlatego, że były skargi ze strony Czechosłowacji, a szczególnie ze strony Niemiec. A tu były duże skargi płynące względem księdza Milika, który ponoś wysłał, wystosował. List, który nie podobał się Niemcom, że też w swoich przemówieniach jakoś poniżał Niemców, że często w swoich wypowiedziach jakiś publicznych krytykował Hitlera. to gdzieś ta atmosfera negatywna narastała i dlatego też te różne listy płynące do, do Watykanu spowodowały, że trzeba się było przyjrzeć jak czy, czy właściwie interpretuje te pełnomocnictwa kardynała Klont. No i rzeczywiście ksiądz Monsignore Tardini uważał, że nadwyrężył tych, jednak te, te uprawnienia, czyli źle zinterpretował kardynał Hlond, bo nie powinien, nie powinien mianować administratorów apostolskich, jeżeli już, to tam, gdzie były wakaty, a na przykład nie był wakat chociażby w Olsztynie, nie był wakat też na tych ziemiach, gdzie my tutaj jesteśmy, czyli... Na Pomorzu Zachodnim, Ziemi Lubuskiej nie był, bo za te tereny odpowiadał po części biskup Pre Preissing i po części właśnie Wrocław. Stąd też ta inter interpretacja. Zresztą dlatego też, dlatego też pełnomocnictwa zostały cofnięte kardynowi Klondowi i 28 lutego 1946 roku zostały cofnięte. Ale to nie znaczy, że papież o tym wszystkim wiedząc, nie nie sanował tego, wszystko. To, co było uczynione, zaakceptował. Nigdy nie było jakiejś takiej decyzji pisemnej, żeby papież nie, nie zgodził się z decyzjami kardynała Chlonda. I potem, to jest też ważne, że 4 marca 1946 roku otrzymał Hlond kolejne, kolejne pełnomocnictwa, tym że, tym, że również otrzymał jak nowo mianowany kardynał, kardynał Sapien. Piecha. Czyli tu właśnie było to nieporozumienie. Kardynał Chlont był w listopadzie 46 roku papieża, osobiście rozmawiał i wytłumaczył, dlaczego tak się to stało, bo on już mówi, ja byłem na miejscu, ja widziałem, jak już są ustawione granice, że już na pewno te granice będą tutaj na odrzej Nysie Lubuski, na Nysie, na, 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 na Nysie będą i, i że. że no, Niemcy nie powinni, nawet powiedział to, nie powinni żyć w iluzji. Nie powinni żyć w iluzji. I kto mógł spełnić najlepiej powinności duszpasterskiej, jak nie księża polscy. I z, to, z tego powodu tyle jest nieporozumień. Powiedzmy dlatego kardynał potem, gdy wrócił do, do, do Polski i spotkał się z administratorami, to powiedział, proszę księży, jak nas tam w, w Watykanie oczerniają, jak księży oczerniają, a najbardziej mnie, no ja jestem tam chyba w ich oczach diabłem. Nawet takie słowo powiedział, bardzo mocne zresztą słowo. Ale idąc dalej teraz, bo przecież dzisiaj przysługuje tytuł kardynowi klondowi, czcigodny sługa Boży. To znaczy, że proces beatyfikacyjny się toczy. Jest na etapie rzymskim, już heroiczność stąd została uznana, brakuje tylko tylko brakuje cudu. Ten proces rozpoczął bliski współpracownik, w ten czas sekretarz, Baraniak w 1968 roku. W 2008 roku już było pozycje, czyli już były dokumenty odesłane do Watykanu. Obecny papież Franciszek to zaakceptował, czyli widzimy. Problem jest teraz tego rodzaju, myślę, że, że już te napięcia, one zostały troszkę wytonowane w tych relacjach, bo episkopat niemiecki też Miał pewne pretensje, gdy 28 czerwca 72 roku papież Paweł VI wydaje bóle Episkoporom Polonie też też próbowali to przeciągnąć i jakoś tam przeszkodzić. Gdzieś ciągle może te, te, te żądania, te pretensje do, do tych ziem u nich są, ale. Ale to jest bardzo ważne, że papież nigdy nie zanegował decyzji, decyzji kardynała Hlonda, a kardynał Hlond zrozumiał to, że w pewnym momencie może nadinterpretował, ale to nie była zła wola, to była dobra wola. Może jeszcze tylko jedno dopowiem, że w 1950 roku, gdy się spotkał, spotkał monsignore Tardini właśnie z ambasadorem Kazimierzem Papé, to powiedział, że rzeczywiście kardynał nad, dokonał nadinterpretacji tych pełnomocnic, ale szczęśliwie się stało, bo byśmy mieli jeszcze gorszą sytuację. Czyli w, jakaś, w jakiś sposób błogosławiona wina. Podsumowując, ponieważ akceptacja mianowania administratorów apostolskich podlegała akceptacji papieskiej, jeżeli zaakceptował, jeżeli nie zmienił tych decyzji, to chyba znaczy, że Stolica Apostolska zaakceptowała tak, w zupełności. Tak, w zupełności. Także czekamy teraz na beatyfikację. Tu jest też inny problem, bo, bo na razie nie ma cudu, bo mówiono o tym, żeby na terenie Niemiec ten cud dokonał się. Była mowa też o Policach, była mowa właśnie o Śląsku, czyli takie są miejsca, gdzie pewne spływały informacje, ale nie, nie można było uznać to za cud. Dzisiaj wiemy, że Instytut Pamięci Narodowej podjął też sprawę, no dotyczącą otrucia, otrucia kardynała Hlonda, bo to jest niespotykane, jak to się stało, że on jeszcze 13 października, 13 października 1948 roku był zdrowy, a 14 już był w szpitalu. Pierwsza operacja, po tej operacji się nie, nie, nie poczuł się źle. Wrostek robaczkowy, nie powinno być jakiegoś problemu. Druga operacja 20 października i w ten czas już prymas miał świadomość, że, że umiera i on Powiedział do tych panów, którzy go operowali: Ciekawe, co panowie powiedzą społecze spo społeczeństwu. Yy, co było przyczyną mojej śmierci? Gdyby, gdyby to zostało potwierdzone, no to w ten czas kla klasyfikacja się zmienia, byłby uznany za męczennika. Bardzo poważne sprawy. Od spraw wielkiej polityki. Myślę, że powinniśmy wrócić do naszego tematu, czyli jeszcze Landsberga. Yy, natomiast o o losach prymasa na ziemiach zachodnich o tym jeszcze będzie mowa nie w naszym wykonaniu, proszę Państwa. Natomiast teraz pytanie do Pana Profesora Rymara. Przenieśmy się do wydarzeń ze stycznia, może dokładnie 30 stycznia 1945 roku, kiedy wojska piątej Armii Uderzeniowej generała Bierzelina zajmują Landsberg an der Warte. No właśnie, zdobywają, zajmują, wyzwalają. Panie profesorze, sprawa wydaje się tak dla mnie bardzo prosta, zdobyć można coś, to słowo ma w sobie zawartość taką, że oznacza raczej jakieś w kontekście wojennym raczej jakieś walki, czyli trzeba coś wywalczyć, zdobyć właśnie. Trudno mówić też o wyzwoleniu bo takim pojęciem jeszcze parędziesiąt lat posługiwało, posługiwano się i w historiografii i propagandzie. No trudno mówić o wyzwoleniu miasta, które nigdy do Polski nie należało od samego początku, od założenia w roku 1257. No kto kogo wyzwalał, to zresztą słowo zawiera pewien pozytywny ładunek, też raczej oznacza w kontekście wojennym przyniesienie wolności, no, pewnie Polacy będący w Landsbergu na robotach przymusowych, no oni może odebrali to jako wyzwolenie, ta grupa, ale trudno to tak zgeneralizować co do całego miasta. Zatem raczej pozostaje nam pojęcie, którym tutaj pan się już posłużył, czyli zajęcie Landsberga. No bo miasto zostało praktycznie bez żadnego wystrzału zajęte wojska sowieckie po prostu nie napotykając oporu. Weszły do miasta. Jedynymi zniszczeniami dokonanymi w trakcie tych działań było wysadzenie mostów przez wycofujące się wojska niemieckie kolejowych i kołowego. No i stąd mówimy raczej o zajęciu tego miasta, bo nie było żadnych, żadnych walk. A zniszczenia w śródmieściu, które, które obserwujemy do dzisiaj w postaci odbudowywanych bloków z, w latach 60. No, to były rezultatem już późniejszej działalności też większości wojsk sowieckich, chociaż mówił tutaj też na wstępie Florian Krękę, że były też jeszcze, jak oni przyjechali tu do Gorzowa, ci pierwsi Polacy z Wągrowca, a to było pod koniec marca, to jeszcze byli świadkami jakichś nalotów, no ale tak myślę, że te naloty. Przypominam, że 16, do 16 kwietnia 1945 roku front stał na rzece Odrze, więc trudno raczej, czyli w bezpośrednim zapleczu frontu, ale trudno wyobrazić mi sobie sytuację, kiedy te naloty w, w czasie, kiedy Wehrmacht był jednak w głębokiej defensywie żeby mogły być jakieś liczne i skuteczne i doprowadzić do, do, do zniszczeń miasta. Może dworzec kolejowy, o którym Florian Kronenke wspominał, że był taki właśnie wypalony, zniszczony, być może on był przedmiotem jakiegoś nalotu, ale raczej przecież nie całe miasto, które wokół katedry są szczęśliwie, która katedra przecież to jest jeden z nielicznych budynków w Śródmieściu, które ocalało. No więc hmm, trudno by przypuszczać, że tak, że te naloty były tak precyzyjne, że w tamtych warunkach patrząc, bombardowano coś wokół. Raczej mówimy o widać po zdjęciach lotniczych, że to były wypalone domy i zniszczenia były rezultatem świadomej działalności tych, którzy miasto zajęli, czyli z wojsk sowieckich. Panie profesorze, jesteśmy w lutym 1945 roku, ponieważ styczeń już chylił się ku końcowi i w tym lutowym ciągle jeszcze niegorzowie a Landsbergu Anderwarte poddanym sowieckiej okupacji mają miejsce ważne wydarzenia stosunkowo mało znane tak działania te podejmują Polacy działania te pod nadzorem oczywiście sowieckim podejmują Niemcy no i w mieście pojawia się pierwsza grupa profesjonalistów polskich kolejarzy z Wągrowca może na ten temat no tak, to jest naturalny czynnik polski był naturalnym tutaj na tym terenie, kiedy, kiedy weszli Sowieci, to oczywiście ci Polacy, którzy przebywali tutaj no, głównie na robotach przymusowych albo też byli takimi Polakami, którzy w drugim może pokoleniu, czasami w pierwszym, przybyli tu jeszcze przed wojną czy przed pierwszą wojną światową do pracy po prostu, więc oni stali się takim naturalnym czynnikiem mającym jakieś znaczenie i doszło do próby utworzenia przez Polaków administracji cywilnej. To było na rękę i z nadania oczywiście radzieckiej komendantury wojennej, bo to ona zawiadywała na tym terenie. Ale z tej inicjatywy niewiele, niewiele o niej zresztą wiadomo, niewiele wyszło. Gdzieś w połowie lutego ten pierwszy polska próba zawiązania administracji, ci pierwsi uczestnicy tej, tej próby zostali przez komendanta radzieckiego wyproszeni z miasta. No jednak był to ciągle teren, bardzo blisko frontu. No i oprócz tego funkcjonowała, też mało o tym wiemy, administracja niemiecka, niemiecki burmistrz, także z nadania sowieckiego, przedwojenny komunista. No i on zajmował się, był takim organem pomocniczym, można powiedzieć, radzieckiego komendanta wojennego. No, ktoś musiał ludnością niemiecką jakoś organizować jej życie, przeżycie, można powiedzieć. Więc tego typu zalążki administracji powstawały, ale one nie były, no, niemiecka nie była bez, była bez przyszłości. To co ksiądz, tutaj profesor mówił, żeby o tych Polakach, żeby nie, o, o Niemcach, żeby nie żyli w złudze, złudzeniami. No to właśnie to było takie życie z złudzeniami że tu jeszcze y, Niemcy y, pozostaną. No ale wiadomo było już wtedy, to, ta wiedza się upowszechniała. Bo to przecież były ustalenia wielkich mocarstw, zwycięskich mocarstw że, że tu już będzie Polska i, i, i to było bez przyszłości. Dlatego też kiedy przybyli ci wysłannicy czy, czy, czy osadnicy z Wągrowca, no to oni już przecież przejmowali, przejmowali władzę z tą myślą, wiedząc, że, że to będzie że to jest na, na, na ziemiach, że to będzie już na ziemiach polskich. No oczywiście kolejarze byli z kolei tymi też, z których Pan wspomniał, to byli oczywiście ci pierwsi Polacy, którzy przybyli tutaj z Polski, także z Wągrowca, no, już na początku lutego była tu pierwsza, czyli kilka dni po zajęciu miasta, była pierwsza ekipa taka kolejarska, później w okolicach połowy lutego, a więc no kolejarze byli w naturalny sposób tymi pierwszymi z głębi Polski, którzy tu się pojawiali, no bo udrażniali komunikację na cele frontowe, więc na pewno oni, im się Platforma pierwszeństwa należy, ale to była. To były, powiedzmy, takie zajawki polskości. Tak, jak wspomniałem, tę, tę polskość przywiózł tutaj Florian Kroenke, burmistrz Żwongrowca, a wkrótce pełnomocnik rządu, później starosta powiatowy. Ale to już Różbóżowy. będzie w marcu, a my jeszcze jesteśmy w lutym. Ale ja teraz poproszę, poproszę o wyjaśnienie nam pewnych kwestii księdza profesora, ale zanim do tego dojdzie, nie mogę. Nie zacytować państwu fragmentów wspomnień pierwszego administratora księdza księdza Edmunda, ponieważ zawierają one choć spisane bodajże około roku 70, są kapitalnym materiałem. Na końcu będziemy jeszcze państwu mówili, gdzie można pogłębić informacje o których dzisiaj opowiadamy. A zatem proszę posłuchać. Nie wszyscy wiedzieli, dokąd jechać. Ksiądz Kominek miał wyznaczone opole, ksiądz Milik Wrocław, ksiądz Bensz Olsztyn, ksiądz Wronka Pelplin i Gdańsk. Ale gdzie ja mam jechać, tego ksiądz kardynał nie wiedział i nikt nie wiedział. Nie było nawet żadnych map tych terenów. Ksiądz kardynał posiadał mapy księdza Koziorowskiego, nie pamiętam z którego wieku one były: czy z XV, czy z XVI. Tak mniej więcej po środku tego terenu był punkcik i napisane tam było kozie głowy. Kardynał chląd mi je wskazał i powiada: O te kozie głowy. Jeżeli jeszcze istnieją, jeżeli to jest jakieś miasteczko, to tak mniej więcej w środku by leżało. No ale ksiądz musi się rozejrzeć, w każdym razie obrać sobie miejsce rezydencji mniej więcej w centrum, ale gdzie to trudno powiedzieć. W każdym razie nie radziłbym w Szczecinie. Dlatego że Szczecin leży na peryferiach, a po drugie, że leży poza odrą. Jeszcze nie wiadomo, jak te mocarstwa się ustosunkują do problemu naszych granic. Nie chciałbym, ażeby nasi sąsiedzi zachodni mieli wielką radość, gdyby polski biskup musiał się wycofywać ze Szczecina. I dlatego owszem, może byłoby dobrze przewidzieć tam miejsce na katedrę, na kurię biskupią, rezydencję i seminarium. Ale nie radziłbym tam na razie mieszkać. Nie wiedziałem więc, gdzie mam się ulokować. Jechać nie miałem czym, bo pociągi nie kursowały. Samochodu nie było. Mimo najlepszej woli nie wiedziałem, co dalej robić. Poza tym nie posiadałem ani sutanny, ani kapelusza, więc musiałem się starać, żeby skądś coś dostać. A pieniędzy żadnych też nie miałem. Żywił mnie ksiądz proboszcz Krajewski, dzisiejszy proboszcz w Środzie, który na polecenie księdza arcybiskupa dostarczył mi co tydzień kilku bochenków chleba i trochę masła. I to był mój sposób utrzymania się. Sutannę pożyczył mi ksiądz proboszcz Pękalski z Kcyni. A kto mi pożyczył kapelusz, tego już sobie dzisiaj nie przypominam. Ksiądz Malepszy, który był wikarem w kościele przy ulicy Spokojnej, dawniejszym protestanckim, przypomniał sobie jakiegoś księdza, który miał kontakt z rodziną biskupa Kozala, i powiada, że ponieważ ja nie posiadam żadnych dystynkcji biskupich, to od rodziny biskupa Kozala można by je odkupić. Kuzynka. Biskupa przywiozła mi sutannę fioletową, komrzę, mantolet i biret biskupi i mam je do dzisiejszego dnia. Tak, tak więc dorobiłem się rzeczywiście sutanny pożyczonej, kapelusza i płaszcza, a sutannę po biskupie Kozolu przyjąłem na własność. i Za to ofiarowałem mszę świętą, bo pieniędzy dać nie mogłem". Ten może trochę przydługi cytat wydaje mi się istotny, żeby zrozumieć jakiej natury problemy były do pokonania na samym starcie proszę księdza profesora jak to było 14 <laughs> Sierpnia 45 roku, gdy było przekazanie dekretów nominacyjnych, to właśnie tam też były zakreślone granice tej jednostki kościelnej, która powstała, która potem otrzymała nazwę. Myślę, że, bo trudno jest powiedzieć kto nadał taką nazwę tej jednostce kościelnej Przypuszczam, że ksiądz Edmund administracja apostolska, kamieńska, lubuska i prautury pilskiej, czyli widzimy jaki to był obszar, jedna siód na terytorium Polski, czyli od, od Słupska, Lęborka, tutaj aż po Wschowę, za Zieloną Górę, ogromny obszar. No, właśnie, mapy, mapy były gdzieś tam ze średniowiecza. Aktualnych map nie było, potem rzeczywiście pojawiły się, ale w tym momencie nie było. To była duża część biskupstwa berlińskiego, które, które teraz należały właśnie do Polski, czyli tak, jak w tym dek dekrecie opisał kardynał Hlond, że te tereny z biskupstwa berlińskiego od Odry na, na wschód będą należały do tej jednostki kościelnej, prałatura pilska będzie należała i też e, tereny o, e, środkowej Odry, które obecnie należą do województwa poznańskiego, czyli to tak było opisane, na, nawet proszę zobaczyć, to jest pewien opis tych granic. I teraz ta rozmowa też e, kardynała Hlonda z z, z księdzem Nowickim. E, też jest taka bardzo ciekawa kozie. E... Głowy, tak, to właśnie. Y... Chyba jeszcze do tego wrócił Pani Profesor, Tak, może, właśnie, może, Tak, Pan Profesor więcej no. wytłumaczy. Ja tam wiem, że y, mieszkańcy nie za bardzo chcieli się z tym zgodzić i tak czekali na jakąś inną nazwę. Y, a, w każdym razie chodzi o Gorzów. Y, tak, może też y, po, po podjęciu decyzji y, pomogła, pomogło księdzu y, Nowickiemu takie zdarzenie, że ten komendant wojenny przyjechał do Poznania po, 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 po hostie, po wino, po obrazy, bo chciał zatrzymać Polaków y, y, tam y, u siebie. No i w ten czas y, ta rozmowa z księdzem Nowickim spowodowała, że, że ksiądz Nowicki mógł na, y, dosłownie na, na dwa dni wyjechać i zobaczyć te tereny po Słubice właśnie, po Poczów, po, po, po Gorzów, y, a szczególnie to pierwsze spotkanie w Gorzowie było dla niego takie y, bardzo interesujące, bardzo ciekawe i on gdzieś, może, gdzieś tam w sercu polubił ten Gorzów, tym bardziej ciągle miał świadomości, y, gdzie, y, gdzie powinien być ta stolica, bo też Szczecin już kardynał mówił chron, żeby żeby nie, jednak tam się nie zatrzymywać. Była też propozycja Stargardu. Ksiądz Berlich, rektor, rektor księży Chrystusowców, o tym wspominał, że może Stargard dość, dość w, miarę w centrum jest. No, piła, piła była bardzo zniszczona, więc też już nie wchodziła w rachubę. Czyli albo Szczecin, albo Gorzów. I, i musiał ostatnio. Też nie sam podjąć decyzję ksiądz Nowicki, bo ksiądz Klont tylko zaznaczył, że nie radziłby w Szczecinie, nie radziłby w Szczecinie, ale proszę zobaczyć, gdy 16-15-16 września ksiądz Nowicki był w Szczecinie. Przecież mówimy taki mały ingres, ten pierwszy ingres, bo właściwie ingres był, był w Gorzowie, potem się okazuje, ale tutaj było wielkie oczekiwanie. Tu nawet już był pałac biskupi przygotowany dla księdza Nowickiego. Tutaj przy wojska polskiego. 84. Bardzo piękny pałac biskupi. Już katedra była przygotowana, czyli Kościół korony polskiej. I podczas tego spotkania ksiądz Nowicki mówi: Nie, ja u was nie zostanę. No właśnie, już w ten czas widocznie podjął decyzję, że to będzie Gorzów i dlatego też Gorzów, ze, ze względu na to, że Gorzów w miarę był położony, w miarę centralnie, bo wiemy, że nie centralnie, ale w miarę y, i sto, to przeważyło, to przeważyło, Szczecin, y, to jeszcze były takie czasy niespokojne, co prawda tu już jest y, sierpień, wrzesień, bo Szczecin przechodzi z rąk do rąk. Ostatecznie dopiero 5, 5 lipca staje się y, już tutaj polski, gdzie administracja y, spokojnie może urzędować, ale tak to przechodzi z rąk do rąk, począwszy od końca kwietnia. I ten niepokój gdzieś tam był w sercu kardynała Hlonda, więc nie radził. Proszę się przygotować na to, że ewentualnie tam można, można seminarium, można kurię, y, można jakieś agendy też kościelne przygotować, ale żeby gdzieś w takim miejscu zaplanować się, żeby nie było tak, że pierwszy no biskup, tak mu, mu, mowa, o nie był biskupem, był inflatem, nie musiałby uciekać z tych ziem zachodnich, dlatego też, a poza tym, no połączenie, myślę, że to też bardzo to, co pan tu przeczytał, że ksiądz Edmund Nowicki nie miał nic, no dosłownie nie miał się jak poruszać, stąd też uważał, że jeszcze do Gorzowa z Poznania jest najbliżej i jeszcze jakoś te, te pociągi kursują, więc łatwo było z drugiej strony był poznaniakiem, gdzieś ten sentyment do swojego miejsca urodzenia, pochodzenia był i w razie czego łatwiej był o kontakt. Myślę, że to przeważyło i decyzja była chyba osobista księdza Nowickiego. I skorzystał z tych różnych opinii, jakie się pojawiły, czy z rady kardynała Klonda i wybrał Gorzów i myślę, że on potem był szczęśliwy. Kardynał y, 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 potem jako Nowicki też wspominał z sentymentem o Gorzowie i uważał, że decyzję słuszną podjął. Będziemy jeszcze mówili o, o działalności pierwszego administratora Apostolskiego. E, spróbujemy też przedstawić, jakimi metodami próbowano go nakłonić, aby właśnie wybrał Gorzów, ale to będzie troszeczkę później. Na razie do, wróćmy do chyba tego najważniejszego momentu dla przekształcenia Landsberga w Gorzów, czyli cofnijmy się do wydarzeń z 27-28 marca 1945 roku. Panie profesorze. No to znowu jest bardzo obszerne zagadnienie, ale tak jak już wspominałem, z czego się zrodziła geneza w ogóle przyjęcia, bo przecież przybycia Polaków z Wągrowca, bo przecież formalnie prawo do stworzenia administracji na terenie powiatu, na terenie miasta Gorzów, miał pełnomocnik Zachodnio Pomorski, bo, bo to należało do kręgu Zachodniego Pomorza i, i pułkownik Leonard Brokowicz, który był takim pełnomocnikiem na ten obszar, to on powinien sformować grupę operacyjną i wysłać ją do Gorzowa w celu przejęcia tam władzy. I zorganizowania administracji. Tymczasem właśnie tutaj pojawiła się oddolna inicjatywa i i wydaje mi się, że na terenie całej Ziemi Lubuskiej, a w ogóle było to jedyne takie, takie, takie zdarzenie, a w ogóle na całych, w skali całych Ziem Zachodnich pewnie nie, nie było wiele takich przypadków, że właśnie w wyniku, zasiedlono jakiś obszar w wyniku takiej oddolnej inicjatywy osadniczej. I dopiero po kilku dniach. Po 10 mniej więcej dniach urzędowania ekipa Floriana, Krenkę została przez pełnomocnika zachodniopomorskiego zatwierdzona. On poznał się z krajenkiem i uznał, że jest to właściwy człowiek w tym miejscu. Także to przejmowanie władzy też trzeba pamiętać, bo wiążemy to z datą 28 marca, mówił to o tym na wstępie Florian Krękę, sam, że przybyli tam wieczorem, następnego dnia rozpoczęło się urzędowanie czy, czy początki urzędowania i oczywiście trzeba pamiętać o tym, że miasto ciągle miało ten status okupowanego przez wojska sowieckie i ta polska administracja ona się wprawdzie formowała za zgodą radzieckiego komendanta wojennego. On był cały czas najwyższą Najwyższym organem władzy w, w mieście. No ale sukcesywnie ta ekipa, kiedy stawało się jasne, że, że to będzie polskie, coraz bardziej było oczywiste, zbliżała się konferencja przecież Wielkiej Trójki w Poczdamie, no to ona uzyskiwała coraz więcej w, władzy. No ale trzeba pamiętać, że to było na przykład też związane, zanim uzyskała pełnię władzy, o ile w warunkach PRL-u w ogóle, czy Polski Ludowej, jak mówimy o tym okresie, można mówić o przejęciu pełnej władzy, bo jednak wojska sowieckie stacjonowały w Polsce do 1993 roku, to jednak w, w czerwcu, w maju, czerwcu mamy taki, kiedy już polska administracja jest mocno zakorzeniona tutaj w Gorzowie, mamy do czynienia z takim zjawiskiem jak demontaż wszelkich. Fabryk urządzeń z wszelkich zakładów rzemieślniczych, dużych zakładów przemysłowych i to było wywożone bez żadnego oczywiście wpływu na to polska administracja nie miała, a zatem to pokazuje jeszcze, że ta, ta, ta pełnia władzy nawet na takim obszarem powiedziałbym, cywilnym, gospodarczym, ona do polskiej administracji nie należała. No ale to tak jak mówię, był bardzo rozłożony proces i dopiero gdzieś tak w okolicach przełomu lipca, sierpnia, a więc zakończenia konferencji Poczdamskiej, można powiedzieć, że kończy się ten pierwszy taki okres kotwiczenia się polskiej administracji tutaj na, w Gorzowie i zresztą nie tylko w Gorzowie, ale w ogóle na ziemi lubuskiej. Panie Profesorze, ale ja jednak muszę się cofnąć do wydarzeń z 28 marca. Nastąpiło przejęcie władzy, wielu to wspominało, różnymi słowy, czy możemy spowodować, jak to w rzeczywistości się odbyło? Czy rzeczywiście zastosowano formę szantażu? Czy oskarżono tego Paula Schulca? No doszło to, to naturalne, jest, kiedy jest, pojawia się dwu władza, to naturalne jest, że musi dojść do jakiegoś starcia. Opisane to zostało, zresztą w takim oficjalnym biuletynie starostwa, kiedy. kiedy polscy osadnicy weszli do gabinetu burmistrza niemieckiego Schulza i, i jak napisano, kazano mu się wynosić razem z jego krzesłem. No, jak przeczytał ten opis starosta po latach, w moim opracowaniu starosta Florian Korenke, no to oprotestował, że to tak nie wyglądało, że to miało jakiś inny przebieg kulturalny. Trudno powiedzieć tak do końca, co jest legendą, co jest prawdą bo ten opis, który wydało, wyda, pochodzi z y, takiego, powiedziałbym, zdecydowanego, brutalnego może nawet usunięcia tego burmistrza niemieckiego, pochodzi z gazetki wydanej przez starostę powiatowego, a więc przez samego Floriana Kroenken. No ale on to zdezawuował, mówiąc, że to była propaganda tylko, a nie a prawda. No ale mówię, trudno po latach to rozstrzygać, te, jak to dokładnie przebiegało. Wiadomo było, że ci Niemcy nie mają tutaj przyszłości, że oni są tutaj czynnikiem, który musi ustąpić, i że Polacy, przecież to mówimy cały czas o powstaniu, utworzeniu polskiej administracji. Tych Polaków było czterdziestu kilku, kiedy przybyli właśnie 27 marca do Gorzowa, a przecież za nimi zaczęły przybywać kolejne grupy osadnicze, i, i wiadomo było, że to jest przyszłość, że to będzie Polaków, będzie tu coraz więcej, a Niemców coraz mniej. Tak zresztą przecież to się potoczyło. Bardzo dziękuję. Za chwilę będziemy mówili, w jaki sposób ta administracja się sformułowała, jakiego rodzaju zadania miała do rozwiązania, jak wyglądała niezwykle trudna koegzystencja ludności cywilnej, no właśnie, z Armią Czerwoną, chyba tak trzeba to nazwać. Ale zanim przejdziemy do tego tematu, ja chciałbym. Poprosi księdza profesora o, o zabranie głosu, ale zanim do tego dojdziemy, no to obiecany państwu być może jeden z argumentów dla, dla księdza administratora, żeby wybrać Gorzów. Taki jest opis pierwszego spotkania z Gorzowem. No właśnie po takim objeździe, po wizycie w Subicach, relacja jest taka. Myśmy jechali do Landsberga, zajechaliśmy pod kościół. Wszystkie drzwi były otwarte na oścież. W kościele, który później służył za katedrę, to na metr może było mierzwy. Wszystkie szyby wybite, drzwi otwarte jak szeroko. Zajechaliśmy przed starostwo. Dowódca został w samochodzie, a ja udałem się do starosty. Na tarasie stał jakiś mężczyzna, dość młody, mógł mieć może 35-40 lat. Patrzy i mówi: No, do diabła, czy to czasem nie mój biskup? Jedne, jestem administratorem apostolskim, wyjaśniłem czym prędzej. Zaraz mi się widziało, psia krew, ucieszył się najwyraźniej. No ale to jest chwila historyczna, dodał. A kim pan jest? Zapytałem nieznajomego. Ja jestem pełnomocnikiem rządu, a równocześnie starostą. Nazywam się Krękę. Zapraszam do środka, odparł kierując się ku drzwiom. Pan krękę zabrał mnie do swego pokoju w starostwie i zaraz zatelefonował do Urzędu Ziemskiego, do kierownika. Powiedział mu, że w tej chwili jest historyczny moment, bo przyjechał pierwszy polski biskup na ziemię zachodniej, I wobec tego on ma przygotować dla tego biskupa majątek, przynajmniej dwa tysiące murk. Ja mu szepczę, nie panie starosto, ja nie chcę żadnego majątku. Cicho, odrzekł zniecierpliwiony, nie będziemy się lumpować. Za chwilę zdyszany przybiegł prezydent miasta i obaj przekonywali mnie, że tylko tutaj powinienem zamieszkać i rezydować, bo to jest wielkie miasto. To jest miasto Wielkiej Przyszłości, to jest w ogóle centrum całych ziem zachodnich, zapewniali mnie gorąco. Najlepszy dowód, że rząd przysłał tutaj do Landsberga pełnomocnika. Poza tym tu jest też kościół, który nadaje się na katedrę jak 102. Mówię, że chciałbym go zobaczyć. Starosta zaraz zamówił samochód i we trójkę pojechaliśmy do tej tak zwanej katedry. No rzeczywiście, jedno spustoszenie. Na oście wszystko pootwierane, drzwi powybijane. Gdzieś w środku pewnie konie tam stały, bo pełno zanieczyszczonej słomy. Żadnych ołtarzy. Niczego. Stoję tak na tej mierzwie i się rozglądam. Nagle patrzę. Jestem sam. A trzeba powiedzieć, że wtedy mieszkało tam jeszcze jakieś 40 tysięcy Niemców. Jak słyszałem protestantów, bardzo nieprzyjaznych wobec Polaków. Strach mnie ogarnął, że w tym Morzu Niemieckim, jak mi mówiono, wrogim, jestem nagle sam w sutannie. Ale za chwilę słyszę dzwony biją. Przez chwilę jeszcze większe zdumienie mnie ogarnęło, i nie mając innego wyjścia, stoję i czekam, co się będzie dalej działo. Za jakieś 5-6 minut przybiegli panowie krękę i Wysocki. Spoceni jak myszy, ręce mi ściskają i powiadają, że byli na wieży i byli w dzwony, żeby uczcić ten historyczny moment. No ale, panie profesorze, piękny moment, piękny opis, piękna chwila, a później codzienność. Jak to wyglądało? Rzeczywiście codzienność, ale to ten fragment wspomnień księdza Nowickiego musiał wywrzeć ogromne wrażenie, czy ta rzeczywistość, która jest tu podana na księdzu Edmundzie, że on postanowił przybyć jednak na stałe do Gorzowa, no bo zobaczmy, czy tam było 40 tysięcy, czy nie było, ale, ale przecież to jeszcze byli Niemcy. To jest początek przypuszczam gdzieś września, to, to, to wydarzenie miało miejsce. Myślę, że tutaj bardzo Otwarta postawa Pana Starosty, Pana Burmistrza Gorzowa urzekła księdza Edmunda Nowickiego. No, katedra Nostajnia, tam z pewnością były trzymane konie. No, ładna architektura. Poza tym też, gdyby mogli przyjechać się po Gorzowie zobaczyć, mógł tak naocznie to, to miejscowość. Poza tym jednak ta chęć pomocy, bo y, chciałbym zamieszkać. No, będzie y, będzie y, miejsce na pałac. No chciałbym to, żeby było seminarium, będzie przecież chyba jak pan starosta mówił na tysiąc kleryków. No ksiądz Edmundowiński mówi nie no, ze 150. No rzeczywiście potem się okazuje, że w latach y, y, 50. gdy powstało wyższe seminarium duchowne, to było 167 kleryków, troszkę może więcej było w niższym seminarium, ale właśnie była ta otwartość. Y, czy też powiedzmy y, y, otwartość na to, że jeżeli trzeba ziemię, to, to będzie, to będzie ziemia. To było bardzo ważne, bo ksiądz Nowicki no, nie, miał, nie miał żadnych możliwości, gdy, gdy tutaj przyjeżdżał. No, mówił, że miał chleb i troszkę mu tam masła dostarczał jeden z kapłanów raz na, na tydzień. Taka była rzeczywistość. I miał własnej sutanny. Więc, więc nie, nie miał... Perspektyw, a tutaj jest ta otwartość i ta chęć pomocy. To jest bardzo ważne. Potem wiemy o tym, że. Gdy już zdecydował się na to, że tu zostanie, że tu przyjedzie, ta życzliwość nie ustawała. Ta życzliwość nie ustawała, bo wiemy też, że naprzeciwko Pałacu Biskupiego tam myślał o seminarium, no ale kurator powiedział, że tam nie będzie seminarium. No to idzie do starosty, starosta mówi, no to poszukamy seminarium, miejsce na seminarium, bo na wyższe seminarium się okazuje, że się znalazło tam przy ulicy Warszawskiej i Ogrodowej. Piękne budynki były nie w najlepszym stanie, ale było miejsce i była też pomoc, żeby, żeby można było zagospodarować to seminarium, więc widzimy. Poza tym też już obecni tam kapłani, bo przecież byli już kapucyni, jako tu pierwsi w Gorzowie byli też i księża oblaci, którzy nastawili się, byli nastawieni bardzo przyjaźni i pomocnie dla księdza Nowickiego. Ta atmosfera, wpłynęła na to, że ksiądz Nowicki się tutaj wyjątkowo dobrze czuł no i przez to też Gorzów no, zmienia swoje oblicze, bo staje się wyjątkowym, wyjątkowym miastem, miastem biskupim, no, zważywszy na to, że tak sobie też troszkę pomyślałem, jak to było, przecież gdy była decyzja lubuska, to Gorzów nie należał do decyzji lubuskiej, Gorzów należał zawartą do Poznania, do decyzji do, do poznańskiej, a z tej strony przed Wartą należał do biskupstwa kamieńskiego. To, to, czyli taki był układ tutaj, także biskup z reguły tu był rzadko. A teraz to gdzieś też na, 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 gdzieś na krańcach, przecież decyzja kamieńska to biskup w Kamieniu, czy poznańska to w Poznaniu. Tutaj mało kto urzędował, tu był archidiakon, ale teraz proszę zobaczyć, a teraz będzie biskup. Stąd też to dla mieszkańców było wielkie wyróżnienie, a, a, a ksiądz no, Edmund Nowicki no, przez, przez myślę, że postawę taką starosty burmistrza, czy wiceburmistrza myślę, że też i, i kapłanowi i ludzi, to wszystko spowodowało, że zaczął się tutaj dobrze czuć. O wspomnieniach na temat Księdza Nowickiego, oczywiście jeszcze będziemy mówili, ale czas poprosić o wypowiedź pana profesora Remara, bo z tego opisu, który mamy. Wynika, że marzec, kwiecień, maj 1945 roku to jest mniej więcej sytuacja taka. Kilkudziesięciu, powiedzmy później niech będzie kilkuset. Niech będzie tysiąc, zaryzykujmy tysiąc, iluś polskich osadników. Z drugiej strony, kilkudziesięciotysięczna, no bo jestem przekonany, że powyżej 20 tysięcy, ludność niemiecka. Jak wspominali, bliżej nieokreślona liczba cudzoziemców, którzy wyszli z obozów pracy, no szczególnie barwni Włosi, ale przecież ogromna ilość, nie wiem czy użyć słowa pijanek zwycięstwem, ale w maju 1945 roku to chyba, chyba tak czerwonarmistów i dowodzą, dowodzącego nimi komendanta wojennego. Jak się odnaleźli w tej sytuacji? No to nie była łatwa egzystencja na pewno bo to wiemy to generalnie w ogóle to powiedzmy jeszcze tak że o tym okresie okupacji miasta wiemy bardzo mało z polskich źródeł natomiast nie, nie ma w ogóle w obiegu naukowym źródeł sowieckich. Mówię tu o odniesieniu do Gorzowa natomiast to co wiemy wiemy przeważnie ze źródeł niemieckich ze wspomnień niemieckich. I to jest obraz no, tragiczny tej położenia tej ludności niemieckiej, a więc po wejściu Sowietów do miasta to są liczne gwałty, liczne mordy. No podobno na ulicach leżały, była ostra zima wtedy, więc to było możliwe, leżały liczne trupy, nikt tego nie sprzątał, czas to jakiś trwało, yy, rabunki, a więc to było na porządku, na porządku dziennym. Yy, poza tym o, o podpalenia, o czym już wspominałem, przede wszystkim podpalenia obu, obiektów z, związanych z przeszłością nazistowską, ale nie tylko. Więc to taki był obraz tych pierwszych tygodni, jeśli dawać tu wiarę źródłom niemieckim, a tak jak mówiłem innych w obiegu nie ma. Oczywiście po tym, jak przyjeżdżają Polacy, no to się sytuacja zaczyna nieco zmieniać. Ważnym momentem jest czerwiec 45 roku. Kiedy, bo tu słusznie Pan powiedział, w maj to jest mniej więcej już tysiąc, w okolicach półtora tysiąca Polaków i 30 tysięcy Niemców. Natomiast w końcu czerwca oni są wysiedlani w, w ramach tych przedpoczdamskich wysiedleń takiej operacji wojskowej przeprowadzonej w skali całych ziem zachodnich i północnych. No i po tej operacji pozostało ich tutaj cztery, pięć tysięcy, także tutaj cytowany fragment przez wspomnień księdza. Nowickiego. Oczywiście to, to jego fantazja po latach poniosła, że 40 tysięcy Niemców w sierpniu by tu miało być w Gorzowie. To, to nie jest możliwe. Oczywiście nie było, nie, nie było to możliwe, żeby tak duża liczba Niemców. 4 000, 5, tak, owszem, ale to tak na marginesie. Czyli stopniowo do miasta przybywa coraz więcej polskiej ludności i znowu jest to. Nie, prowadzi to do nieuchronnego konfliktu, czy, czy odbywa się w nieustającym konflikcie. No takim y, 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 znanym przykładem w Gorzowie, bardzo dobrze znanym y, jest zabójstwo milicjanta, polskiego milicjanta, 23-letniego Franciszka Walczaka, y, który został zamordowany w taki okrutny sposób, y, podźgany po prostu bagnetem przez żołnierza sowieckiego. Za to tylko, że nie oddał, nie chciał mu oddać butów, które temu się, temu się spodobały. No i to był taki to, to był zdarzenie z końca maja. Kilka dni później walcza kumar w szpitalu do dzisiaj ma swoją ulicę na pamiątkę tego wydarzenia, no to był szok dla pionierów i oni nie, nie, nie byli w stanie zrozumieć, bo tego typu ekscesy to nazwijmy, czy przestępstwa, czy zbrodnie, gwałty, jakieś napaści miały miejsce owszem, ale gdzieś na opłotkach, na opłotkach miasta, gdzieś po zmroku. A tu w biały dzień został w ten sposób zantykowany funkcjonariusz sojuszniczej można powiedzieć formacji pilnujący porządku w mieście. Więc to wywołało, no, było szokiem i spowodowało, że pogrzeb Walczaka stał się no, czymś w rodzaju antysowieckiej demonstracji, chociaż oczywiście nikt takich haseł na tym, na tym, na tym pogrzebie nie, nie wznosił. A więc bardzo skomplikowane te relacje i także polsko-niemieckie. Polacy przybywający tu przecież, zresztą podobnie jak Sowieci, mieli w pamięci warunki okupacji tam na wschodzie: Polacy w Polsce, a no, przeróżni żołnierze sowieccy w krajach Związku Radzieckiego, i przecież ta okupacja. Na, na, na wschodzie wyglądała w bardzo też brutalny, okrutny sposób. Wiemy o zbrodniach licznych przecież niemieckich, to nie jest żadna tajemnica dzisiaj. Więc z tym, z tym wspomnieniem tutaj przyjeżdżali, i, i, i też to się przekładało niewątpliwie na te relacje: no bo niechęć nie do Niemców, czy nienawiść do Niemców w tamtym okresie była przecież w Polakach, a pewnie w Sowietach, w sowieckich żołnierzach. I w ogóle w ludności Związku Radzieckiego powszechna, czy niemal powszechna. A więc skomplikowane relacje i wiele problemów z tym się wiążących. Przyznam się, że powoli musimy zmierzać ku końcowi. Ja mam tutaj całą taką kolekcję działalności przestępczej. Od kradzieży krów poprzez gwałty, rozbrojenie i po prostu morderstwa. Ale myślę, że, że nie będziemy tego tematu pogłębiać. Natomiast problem. Natury gospodarczej. I tutaj pozwolę sobie zacytować krótki fragment takiego sprawozdania szefa misji ekonomicznej działającej w Gorzowie, inżyniera Ryszarda Zaporowskiego. Chodzi o przejmowanie majątku przemysłowego. Na wszelkie interwencje jest stereotypowa odpowiedź. Myśmy zawojowali. Komendant wojenny tutejszego obwodu jest niezwykle szczwanym lisem. Jest to były wiceminister. Wicekomisarz Ludowy dla Przemysłu, wytrawny gracz polityczny, a poza tym inżynier, co tłumaczy jego zapał demontacyjny. Mimo tych utrudnień wciskamy się swoimi sposobami, gdzie można i nie można. Próbujemy przede wszystkim wepchnąć Polaków do fabryk pracujących dla wojska, wyłącznie niemieckimi siłami, na kierowników. Nie daje się to tak przeprowadzić, gdyż tutejsze władze sowieckie są w stosunku do nas wyjątkowo podejrzliwie nastawione. W ogóle, jeśli w tym tempie huraganowym będzie gorzów ogałacany z większego przemysłu, pojedynczych motorów elektrycznych, dynamomaszyn i lokombili, nie mówiąc o pasach transmisyjnych i narzędziach, to pozostanie nam jedynie drobny przemysł. Resztę trzeba będzie zaczynać od nowa. Wobec braku porozumienia kradniemy im tymczasem spod ręki co tylko można przenieść i dekujemy. Już to po ruinach. Już po magazynach zamaskowanych, także dopiero później będzie można ujawnić, co zostało. No, nieprawdopodobny opis. No tak, tylko tu można sprostować, że to nie było rezultatem, jak widział inżynier Zaporowski jakichś zabiegów za, za, za czy zapalczywości demontacyjnych komendanta sowieckiego miasta, tylko po prostu realizacja polityki Związku Radzieckiego na tym terenie, na ziemiach zachodnich. Oni właśnie, tutaj zresztą to się pojawia w tym tym cytacie, myśmy zawojowali, to jest nasze, to jest, to my będziemy tutaj decydować. Oczywiście Związek Radziecki poniósł ogromne straty w walce z trzecią Rzeszą, to my wiemy. Ta złożoność wojny, nie będziemy o tym przecież tutaj dzisiaj mówili, ona jest i najpierw okres współpracy z nazistowskimi Niemcami, a potem, a potem wojna I, i kiedy oni tu przyjechali, no to oczywiście też szukali swojego zadośćuczynienia, byli panami sytuacji dyktowali warunki, a strona polska nie miała w tej kwestii demontacyjnej fabryk urządzeń, nie mogła absolutnie nic zrobić i tak naprawdę jedyną fabryką w Gorzowie, która nie została zdemontowana i wywieziona do Związku Radzieckiego była fabryka makaronu, a to tylko dlatego, że pracowała cały czas. Przejęto ją w, w, w takiej formie, że nadawała się do podtrzymania produkcji, no i produkowała towary dla, żywnościowe dla, dla Armii Czerwonej, więc musiała funkcjonować. I, I kiedy ją oddawano, to już nie demontowano wówczas tego sprzętu. Natomiast wszystkie te większe zakłady, no i Gefharben, czyli późniejszy Stilon na przykład, no to one były demontowane i wywożone w, 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 do, do Związku Radzieckiego. Nawet kiedy nie można było jakiegoś urządzenia, maszyny zdemontować i, i wynieść w fragmentach przez drzwi, no to wybijano ściany i w ten sposób wywożono maszynę, czy też z niektórych zakładach mamy takie dokumenty, relacje wyrywano, Oprócz wywożenia sprzętu, który był, maszyn, urządzeń, które były w, w, w środku, wyrywano kable z, ze ścian, usuwano okna, no wszystko cokolwiek miało jakąkolwiek wartość dało się zdemontować i zabrać. Czasami ulegając przy tym zniszczeniu to wszystko było demontowane i zabierane i tak jak mówiłem Polska, Polacy mogli się temu tylko przyglądać i rzeczywiście, tak jak tutaj zaczyna wspomniane jest w tym cytacie, zaczynać potem wszystko od nowa. Trzeba było wszystko zaczynać od nowa, kompletując wyposażenie takich fabryk. Panie profesorze, kończąc już ten czas stabilizacji, nie można nie zadać pytania. W jaki sposób z Gorzowa Niemcy? No wspominałem już o tym, to jest proces, który właściwie przebiegał w trzech takich fazach. Pierwsza to taka spontaniczna ucieczka jeszcze przed nadejściem frontu, 30 stycznia szacuje się, że w Gorzowie przed w styczniu, w końcu stycznia mieszkało około 55 tysięcy osób i około 25 tysięcy właśnie w ten spontaniczny sposób uciekło przed nadejściem frontu. Z pozostałej liczby większość, około 25 tysięcy, została wysiedlona w czerwcu w tej operacji wojskowej przedpoczdamskiej. No a pozostało w mieście po tej tym, po tym, po dacie, pod końcu czerwca, około kilku tysięcy Niemców, mniej więcej to jest, oscyluje w granicach 4 do 5 tysięcy, i to byli tylko fachowcy niezbędni do podtrzymania życia w różnych, różnych fabryk, różnych urządzeń, no po prostu znali się na tym i, i nie można ich było się pozbyć, bo to by wiązało się z zatrzymaniem np. wodociągów czy jakiejś innej produkcji ważnej dla, dla miasta. I, I ci ludzie z kolei byli wysiedlani sukcesywnie przez następne kilka lat, do 1947 roku, chociaż jeszcze jakieś niewielkie grupy były i po tej dacie gdzieś do 1951 roku, a tak naprawdę niektórzy Pozostali wchodząc, zostając tak długo w Polsce, wchodząc w jakieś tam związki małżeńskie z, z Polakami pozostali I, i mamy takie przypadki, że do dzisiaj mieszka trochę takich w Gorzowie Polaków, którzy którzy mają, mają w rodzinach takie korzenie częściowo landsberskie, jeszcze te niemieckie sprzed roku 1945. Czas na zadanie już takiego powoli kończącego pytania księdzu profesorowi. Ale zanim o, poproszę właściwie o komentarz, poprosimy teraz o odtworzenie fragmentu dźwiękowego. To będzie ponownie pierwszy starosta Florian Krękę. Zawdzięczamy państwu możliwość wysłuchania tego panu doktorowi Juliuszowi Sikorskiemu, którego, któremu serdecznie dziękuję. Już jest pora ustawiać, stwarzać tę mentalność. Współżycia ludzi i, i wzajemnego wspierania się tylko tą metodą, tą drogą. I stąd, proszę Pana, poziom, poziom gospodarki na Ziemi był, był bardzo wysoki, ponieważ był duży procent osadników z województwa poznańskiego, którzy infiltrowali też swoją wiedzę, swoje umiejętności dla osób, którzy byli przesiedleni To jest karta kościoła nieujawniona, nieudokumentowana i niedoceniana. Ja nie mówię o tym dlatego, wiadomo, że jak powtarzam, że jestem y, katolikiem, ale... Y, Przecież jako starostwa ja miałem możliwość obserwowania tego trochę z innego szczebla i oceniania, co, jakie motywy oddziaływują, jakie siły zaczynają działać. Stąd ja może lepiej, nawet może nawet lepiej to rozumiałem czy widziałem, niż sam administrator, bo on tylko widział te rzeczy od strony proboszczów od strony religii i to go interesowało. No i konieczność, powiedzmy, no jakiegoś współżycia, bo przecież te, te jego stosunki nie były łatwe, nie, nie, nie były, nie W każdym powiecie on miał inne warunki. Proszę pana, takie, powiedzmy, taki przykład. Król wizytował województwo szczecińskie. To był w tym samym momencie, w którym e, było otwierane wyższe Wawelu tak? 47 wcześniej, w 1947 roku? Nie, nie, wcześniej, wcześniej. Tak mi się wydaje, przynajmniej nie jestem pewny, ale w każdym razie było, było to wizytowane przed chwilą. E, było wizytowane województwo szczecińskie. Przymas, ja nie wiem, nie znam historii tego tam przebiegu, jak dokładnie to wyglądało, ale wiedziałem tylko o takich szczegółach, że tam gdzieś, gdzie akurat miał takie stare wypróbowane środki, gdzie miał Prymas przejeżdżać, to droga była zamknięta, objazd był spierzeł. Tam ludzie czekali, w deszczu nie w deszczu, Prymas spóźniał się godzinę, dwie czy coś, a w jednym miejscu yy, wysypano gwoździe do kucia koni, tak zwane chównale. I one podobno bardzo łatwo wchodziły w oponę, tak jak przyjechał, to... No także że tylko oczywiście od razu. Jak mnie informował potem Nowicki, to kolejarze sprzedawali tak naprawdę po złotówce. Ludzie kupowali to jako dowody, jako zdarzenia, zdarzenia. czyli nawet męczeństwa i prześladowania. Zdarzenia. Bardzo dziękuję. Komentarz księże profesorze. Rzeczywiście te tereny nie były takie łatwe, bo gdzieś tam w, te, w opinii wielu pano, panowało takie pojęcie, że to jest dziki zachód. Nawet sam ksiądz Edmund Nowicki, kiedyś będąc. W komisji charytatywnej w Krakowie był fryzjera i on się dowiedział. Y, ten pan fryzjer a, a, ksiądz skąd, a ksiądz gdzie pracuje? A w Gorzowie. A gdzie to jest? To myślał, że gdzieś tam w Chorzowie. A mówi, to, to jest na zachodzie. O, jedyny, taka jakaś kara. Co ciekawe, co ksiądz tam zrobił, że za karę wysłali gdzieś księdza na dziki zachód. Ale z drugiej strony, właśnie napływowa ludność tutaj, powiedzmy, z Zabuga powodowała, że te, że te relacje tutaj nabierały innego wymiaru, bo, bo to ci ludzie wnosili jednak jakby swoją tą rodzinność i to też było widać przez perspektywie kapłańskiej, bo przecież na tych terenach pracowało stu kapłanów lwowskich, pracowało prawie koło 60 kapłanów pochodzących z, z Wilna, z Pińska też koło 60, troszkę mniej z, Puck, z Pińsk, z Łódzka, ale widać, że ci kapłani tutaj byli bardzo cenieni, czyli tworzyli taką, bo Przybywali też ze, swoją, ze swoimi wiernymi, tworzyli taką sytuację rodzinną, i to, to się, powoli to się, to oblicze tych ziem się zmieniało. I to jest bardzo cenne. To może tak jeden komentarz, a drugi ten komentarz, bo tutaj pan starosta wspomina o tym wydarzeniu, o przyjeździe do, z wizytacją kardynała Chlonda na, na tę ziemię. Rzeczywiście to było 20, od 25 do 30 października 47 roku, ta, ta wizytacja, czy tak by można było nazwać, tutaj w gorze, był do, dokładnie 25, bo w ten czas było poświęcenie seminarium też. I 26 był, był też i w Gorzowie, potem pojechał do Szczecina, a ze Szczecina pojechał do Goleniowa. Z Goleniowa miał jechać do kamienia i to jest właśnie ciekawa rzecz i do kamienia nie pojechał, dlatego że doszły tam gdzieś informacje, że coś się szykuje w lasach Stepnickich, coś tam było przygotowywane i potem pojechał do Kołobrzegu, do, do, do Koszalina i ostatecznie przez, przez do Zakrzewa, żeby wrócić do siebie, do Poznania. Sytuacja była bardzo trudna. To, co też pan starosta wspomina, że się spóźnia 2-3 godziny, nie z tego powodu, że, że, żeby się spóźnić, tylko dlatego, że były ciągle utrudnienia. Tuż na tym etapie, gdy jechał ze Szczecina do, z, z, Gorz z Gorzowa do Szczecina, to przecież w Lipianach była taka sytuacja, że tam szkło rzucili, potem Mieleń w Szczecinie, w Dąbiu było, były rozrzucone jakieś tam gwoździe. Właśnie te, te gwoździe, yy, które były tak, takie nie, niebezpieczne, to, to były na, na odcinku Szczecin-Goleniów, yy, ale dzięki temu, że kierowca się spostrzegł, że pojechał yy, lewą stroną jezdni, nieprawą też ominął. Yy, nawet i w, w, w domiu yy, musieli yy, ludzie przenieść samochód. Dlatego, że tak było rozsypane wszystko i gwoździe i szkło, że, że była obawa, że, że może nie przyjechać. W Goleniowie chociażby taka była sytuacja. Piękna brama powitalna, podium. I co zrobili w ten czas? Wepchnęli na, 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 na ten, pchali pchali na, na to podium, tam gdzie prymas przemawiał, wóz z sianem i podpalili ten wóz. Ludzie się zorientowali, ten wóz zepchnęli, przewrócili i, i uszedł cały kardynał Hlond. Co było planowane w Stepnicy nie wiemy, bo wiemy tylko tyle, że kardynał Hlond powiedział, że jedziemy teraz już do Kamienia nie jedziemy, jedziemy do Kołobrzegu. Tylko prosił miejscowego proboszcza, to pro, prosił właśnie ksiądz Edmund Nowicki, żeby gdy pojedziemy, to po godzinie, dopiero po godzinie, proszę zatelefonować, tam proboszczem był ksiądz Włodarczyk, zatelefonować do Kamienia, tam był ksiądz Kaspruk, żeby wytłumaczyć, dlaczego nie przyjeżdżamy, że ludzie nie czekali. A, ale ksiądz Wodarczyk zapomniał, więc ksiądz Kasprzak z Kamienia wysłał motocyklistę, który przyjechał do Gleniowa, pytać się, gdzie jest prymas. Prymas też dawno nie było, już był jechał do Kołobrzegu, ale mówi dobrze, że nie przyjechał, bo, bo tam y, 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 i wojsko było i, i milicja i właśnie coś tam było przygotowywane, także także to nie był taki łatwy ten przejazd, ale to był takim w takim duchu powiedzmy nawet niektórzy mówią duchom odtonowym, że, że ten miał, ta wizytacja miała trwać od Rokitna, od Matki Bożej Rokitniańskiej, gdzie Prymas bardzo miał wielki szacunek do Matki Najświętszej, kończy się w Zakrzewie, gdzie na grobie księdza Domańskiego, Bolesława Domańskiego, ten, który właśnie ułożył te pięć prawd Polaka. To, 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 to też taki wspaniały, wspaniały, jakby symboliczny ten czas pobytu tutaj na, na Pomorzu. Trudny, ale w ten czas prymas mógł powiedzieć tutaj mieszkańcom, że tutaj jesteście u siebie, żeby tutaj była Polska, żeby tu była Polska katolicka, zostawcie coś po sobie. Przekażcie pokoleniom jakieś tam dobre materialne, ale przede wszystkim przekażcie wiary. Bardzo dziękuję. Czas kończyć. Poproszę, zadam naszym szanownym gościom takie samo pytanie. Bardzo proszę, żeby krótko, bo nie mamy już na to czasu, opowiedzieć, jakie były losy naszych bohaterów, o których tutaj rozmawiamy. Oczywiście bohaterami są wszyscy pionierzy ale no w naturalny sposób skupiamy się na tych postaciach wiodących, czyli staroście Florianie Krękę, prezydencie Gorzowa, wiceprezydencie Lonie Kruszonie i oczywiście księdzy administratorze. A zatem panie profesorze, jakie były losy tych ludzi dalsze? Najważniejsza postać, czyli Florian Klenke, on został w roku 46. wicewojewodą, znaczy kierownikiem ekspozytury Urzędu Wojewódzkiego Poznańskiego, mającą siedzibę w Gorzowie i został jej kierownikiem w randze właśnie wicewojewody, no ale przyszedł rok 48 i czystki partyjne i został wówczas wydalony z partii, co oznaczało, z Polskiej Partii Robotniczej, co oznaczało dla niego utratę również stanowiska. I jednym z argumentów, o czym tutaj dzisiaj była duża mowa o, o kościele na, na ziemiach zachodnich w Gorzowie, to właśnie jednym z argumentów, który użyto przeciwko niemu, to było schlebianie klerowi. Nie wiadomo, co konkretnie to znaczyło, ale na przykład to przyjęcie, o którym ksiądz profesor tu mówił, to przyjęcie życzliwe i w 45. roku księdza Nowickiego pewnie miało miejsce i też podjęcie w taki, powiedziałbym, bardzo godny sposób kardynała Augusta Hlonda w 47. roku w odróżnieniu od okolic, od województwa szczecińskiego, gdzie to słyszeliśmy, jak to zupełnie inaczej wyglądało, więc to pewnie były takie elementy. No i niestety on musiał odejść, wyemigrował z Gorzowa i, i później do końca życia pracował na terenie Warszawy. Podobny los spotkał Leona Kruszone, który również w tym samym czasie z kolei z Polskiej Partii Socjalistycznej został wyrzucony i, i również musiał emigrować z Gorzowa. Tu nie było dla niego miejsca. Choć z Gorzowem później, przez właściwie do końca życia, w roku 90, utrzymywał kontakty. No a prezydent Wysocki jeszcze w 1947 roku, jako taki słabo zarządzający miastem, został odwołany ze stanowiska przez radnych i, i później był, pełnił jeszcze inne funkcje tutaj na Ziemiach Zachodnich, ale już nie w Gorzowie, zmarł też w latach 70., a więc różne były te losy pionierów do, do, do końca, pozostało też trochę ich w Gorzowie i do końca swojego życia, i, i przecież jeszcze dzisiaj żyją niektórzy. Choć z tej pierwszej grupy osadniczej już nikt oczywiście nie żyje minęło jednak sporo lat. Bardzo dziękuję. Proszę księdza profesora, dalsze losy księdza Edmunda Nowickiego. Wiemy, że 26 stycznia 51 roku został usunięty tutaj z Gorzowa, więc przebywał w Poznaniu. Tam też zajmował się sprawami sądowymi, czy też służył jako kapelan u sióstr zakonnych. Ale wiemy też, że otrzymał nominację papieską na to, żeby być kodiutorem biskupstwa w Gdańsku. Otrzymał sakrę biskupią 21 września 1954 roku, ale nie można tego było wszystkiego ujawnić. To wszystko było tajne do 56 roku, do przełomu październikowego, szczególnie do, do w pogrzebie dopiero arcybiskupa Dymka zostało to ogłoszone i on poszedł 8 grudnia 56 roku na Gdańsk, tylko, że jeszcze występował jako, jako kadiutor, dlatego, że żył jeszcze biskup gdański Szplet, gdy w 64 roku on umarł. Chyba to było w marcu, 5 marca, 7 marca już został biskupem trzeci z kolei biskupem gdańskim i do 71 roku był biskupem gdańskim i w marcu, marcu umarł. Mając 71 lat, tutaj już takie kapelan sióst Elżbietanek w Warszawie coś takiego powiedział. To może takie trochę smutne jest i tak smutno kończę, ale taka była rzeczywistość, że y, on powiedział coś takiego. Znowu otruli, tak jak Klonda Kapelan siostry Reżbietanek w Warszawie to powiedział. Pogrzeb, ponoć, co co mówią historycy, 100 tysięcy ludzi zgromadził. Kazanie powiedział kardynał Stefan Wyszyński i mówią, że my dopiero po latach docenimy, kim był ten człowiek. Staramy się to zrobić już teraz. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, zanim się pożegnamy, Ponieważ ja też jestem historykiem, ale edukatorem, pomyślałem, że dla osób, które zainteresowało to, co tutaj zrobiliśmy, interesujące byłoby pogłębienie swojej wiedzy, więc pozwoliłem sobie zabrać sobie trochę książek, no może trochę więcej niż trochę. Dla zainteresowanych tą tematyką, kilka słów o każdej z nich. Wspomnienia pionierów jeszcze wydane przed 90 rokiem więc może takie nie do końca szczere. Wiosna na Rumowisku. Z dziejów Gorzowa Wielkopolskiego taka przekrojowa praca po 45 roku. Państwo i Kościół na ziemi lubuskiej doktora Julisza Sikorskiego. Praca fundamentalna dla dziejów Gorzowa naszego dzisiejszego gościa Gorzu Wielkopolski w latach 1945-1998 profesor Dariusz Aleksander Rymar. Dla tych z państwa których za, zaciekawiła ta skomplikowana historia tworzenia struktur kościelnych doskonała praca naszego ipn kolegi Roberta Żurka. Wspomnienia świeższe więc takie chyba bardziej szczere. Mój dom nad Odrą, ale i kilka relacji z nad jest no i znowuż naszego gościa profesora Rymara książka o Gorzowie jako stolicy ziemi lubuskiej, którym był w latach 1945-50. Tych z państwa, których być może tak jak mnie zafropowały te niezwykłe wspomnienia księdza administratora. Tutaj mamy całość w księdze pamiątkowej diecezji. I wreszcie nasz drugi, drugi gość, ksiądz-profesor. Organizacja Kościoła Katolickiego na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej w latach 1945 72 Zapraszamy do lektury. Kończymy. Państwa gośćmi byli profesor Dariusz Aleksander Rymar. Dziękuję, do widzenia. Ksiądz-profesor Grzegorz Wejman. Dziękuję, do widzenia. Szczęść wasz moderował i starał się Państwa zaciekawić Jarosław Palicki, grzowska Delegatura IPN. Dziękuję bardzo.